Hello, kochani, witam was z vlogu z Ustki. Jesteśmy w Azotach i to jest nasze śniadanko, czyli szwedzki stół. A tu jest kącik małego łasucha, z którego często wyjadam jakieś pyszności. No i kawka w pokoju, ponieważ na śniadaniu nie ma decent coffee, więc sobie zaparzyłam u nas w pokoiku. Jestem w pokoju z Larym oczywiście. Jedzenie chrupek na wczasach. Już? Szamany. I zaraz zobaczycie. Co to szamon? Larego na balkonie. To jest nasz balkonik. Widzicie teraz Larego na naszym balkonie. Mamy pokój na pierwszym piętrze z widokiem na drzewka i Larry bardzo lubi siedzieć sobie tam na krzesełku lub na kocyku sobie siedzi. Na kafeleczkach na podłodze i obserwować przyrodę. A tutaj po lewej stronie możecie zobaczyć mój kącik małego kawosza. Zorganizowałam sobie fajny balkonik. No i już po kawce i teraz będziemy się zbierać, ale zobaczcie jeszcze co mam na półce. Głównie bałagan niestety, sorry za to. A ta brudna szklanka to jest, kochani, szklanka do odcydzania fusów. A to jest nasz pokoik. Tu mamy aneks kuchenny. Tu jest aneks rozrywkowy. Aneks rozrywkowy jest odlotowy, jak widzicie, telewizor nie działa, muszę iść do recepcji i to zgłosić, ale na razie pędzę na obiadek. A tutaj są moi rodzice ze mną na obiadku i zobaczcie, moja mama jak ślicznie się uśmiecha, zobaczcie minę mojego taty. No, mój tata często bywa niezadowolony. Po obiadku wracam do domu, potem będziemy szli na spacer i tutaj jest Larego kolejne ulubione miejsce, z którego lepiej widać. No i oczywiście wszyscy wiemy, że koty lubią siedzieć jak najwyżej. Ciociuszko! Larsko! Co za ciociu jest? Co to jest za ciociu? Tato się pamięcia? Cia? Tato się pamięcia? Nudziuńcia się? Cia? Chcesz wejść do szafki? Nie? Już w szafce byłeś? Jezus Maria, co to za ciociu jest? Co to jest za ciociu? Oleń! Witam kochani w kolejnym wczasowym dniu. Dzisiaj jest tak gorąco, że nawet w telewizji mówią, żeby ograniczyć się
z użyciem wody. Do 20 na pewno upały będą, ale to nie oznacza, że później będzie na przykład lało. To znaczy, że później te upały mogą być mniejsze, a jeżeli chodzi o ten no, wyczekiwany już tak naprawdę od paru dni deszcz, to tutaj w centralnej Polsce, to także tutaj u nas, może on spaść najwcześniej we wtorek. Jeżeli chodzi o zachód Polski, tutaj sytuacja trochę lepsza, bo już dziś może popadać. To właściwie jak na lato dosyć dziwna informacja, że wszyscy czekają na deszcz, a nie na słońce. Tak w rzekach opadają i to dramatycznie. Jeśli chodzi o Wisłę, to tutaj w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, to jest około 60 centymetrów. To jest ten poziom już bardzo niski, a wczoraj w IMGW usłyszałem, że no jeżeli tak dalej będzie, no to z jednej strony ten poziom może osiągnąć historyczne minima, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o w ogóle rzeki w Polsce, to nawet jesienią mogą nie osiągnąć stanu wody średnio. Dorosła, a tymczasem słyszymy tylko na ostrzeżenia, żeby nie nadużywać wody, żeby nie podlewać się trawników czy przydomowych ogródków. No i tak samo też te ostrzeżenia dotyczą tych większych zakładów, które zużywają bardzo dużo wody, w tym także też prądu. Te prognozy na najbliższe dni to cały czas upał, cały czas powyżej 30 stopni. Pomorze i wybrzeże trochę chłodniejsze temperatury, trochę niższe temperatury, około 28 stopni Celsjusza, ale to też nie jest, no nie możemy powiedzieć, że to jest jakieś bardzo duże wytchnienie, ale... Nie mam co jeść właściwie. Po obiadku każdy zajmuje się lekturą swojej książki. Jak możecie tutaj zauważyć, rozmowa kwitnie. No to zobaczcie, czy tu jest, czy nie. Ja nie mogę zdążyć. A teraz kolejny dzień. Larry sobie jeszcze śpi. Wróciłam ze śniadania. Śniadanie mamy do 10. I robię oczywiście kawkę w pokoju, tutaj takim starym czajnikiem, zalewam ją w szklance i potem muszę sobie jakieś te fusy odlać. Jakoś sobie trzeba na wczasach radzić.
No nareszcie, ta woda się gotowała bardzo długo, ale kawka już jest gotowa, jak możecie zobaczyć. I tutaj na półeczce mam śmietankę, którą sobie wczoraj w sklepie wieczorem kupiłam. Jak zrobić łopatkę do kuwety, jeżeli jesteście na wczasach i zapomnieliście przypadkiem akurat wziąć łopatkę do kuwety dla waszego pieszczocha? W tym wypadku jest to laleń. Tak? To można zrobić bardzo łatwo łopatkę. Ta-ta! Z koszyczka po malinach. Czeka, nie? No to już po śniadanku i po kawce ubieram się. Znaczy najpierw biorę prysznic, potem się ubieram i idziemy się przejść na promenadę. Kochani, jesteśmy teraz w porcie przy Latarni Morskiej. Zamówiliśmy sobie gofry. Ja sobie wzięłam gofry z bitą śmietaną i truskawkami. A tutaj macie właśnie Latarnię Morską. Idziemy na plażę obejrzeć zachód słońca. I już się z wami żegnam tym pięknym zachodem słońca nad naszym polskim morzem. A teraz kilka fantastycznych ujęć z budowy plaży. Musieli znaleźć miejsce. Patrz na górę do konika. Ale zaraz zobaczycie ziemię, czy jest jakiś blisko, nie tu się podziwia złoże. Zobaczcie, jakie fajne te żurawie. Bye! Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, w wózce lub mój film. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ciao, ciao! Ten statek...
nie było tak, jak teraz. A jeszcze mam szybko. Dało nam to zobaczyć.